Cześć, jesteśmy właśnie na siłowni, gdzie wykonujemy swój główny trening motoryczny. Oprócz różnych ćwiczeń siłowych wykonujemy taki trening specjalistyczny typowo pod 49era. Zobaczcie sami, jak trenujemy. Nasza stosunka do ćwiczeń nie wygląda jak typowa siłownia, więc podczas naszego treningu motorycznego wykonujemy ćwiczenia głównie z naszą własną masą ciała, ewentualnie dodajemy do tego niewielkie obciążenie. To uzupełniamy lekkim treningiem siłowym. Dzisiaj jesteśmy w Centrum Sportów Rakietowych w Gdańsku na WF-ie. Gramy dzisiaj w squasha. Squash to bardzo fajny sport, gdzie liczy się przede wszystkim dobre przygotowanie fizyczne, niskie pozycje, nieustanna praca i koncentracja nad kontrolą piłki. Bardzo fajny sport dla dwóch osób. Można się naprawdę porządnie zmęczyć. Trzeba podejmować szybko decyzje przy dużym zmęczeniu. Jest to takie fajne uzupełnienie naszego treningu wydolnościowego, a przede wszystkim fajna zabawa. Dzisiaj w ramach kolejnego treningu naszego uzupełniającego i przygotowującego do sezonu na 49erze jest właśnie wspinaczka. Jesteśmy dzisiaj w muralu w Gdańsku. Jest to super trening uzupełniający i przygotowujący do pływania na 49erze. Bardzo fajnie wzmacnia całą górę i ręce, szczególnie przedramiona, gdzie dla załoganta na 49erze jest to bardzo istotne. A z takich ciekawostek, na ściance spinaczkowej są również trasy. Tak jak my mamy w żeglarce, tak każda ścianka spinaczkowa jest oznaczona danym kolorem, po którym się wspinamy. Przed każdym wejściem musimy sobie zaplanować, zwizualizować sobie tą trasę. Tak samo jest później w żeglarce, przed wyścigiem patrzymy, która strona będzie lepsza, co będzie się bardziej opłacało na wodzie, więc to jest takie fajne połączenie spinaczki z żeglarskiem i dla nas super trening uzupełniający. Jak widzicie sami, jest wiele fajnych ćwiczeń, gdzie można trenować żeglarstwo na sucho. Tak jak powtarza nas trener przygotowania fizycznego Mariusz Goliński, najważniejsze są trzy typy treningów: szybkościowy, siłowy i wytrzymałościowy. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie do nas śmiało, postaramy się na wszystkie powiedzieć. Jeśli podobał Wam się nasz filmik, zostawcie komentarz. Będzie to jeszcze większa motywacja dla kolejnych filmików. Do zobaczenia.